No to jesteśmy. No to jesteśmy. To tak, już bardzo wstępnie witamy, ale jak zwykle będzie rozbiegówka, bo przecież wiadomo, że trzeba się podłączyć i muszą piknąć te wszystkie powiadomienia i tak dalej. Mamy nadzieję, że nas żadne wrogie systemy nie zdejmą do tego czasu. Wiecie, w dzisiejszych czasach to różnie z tym bywa. Nawet całkiem zwyczajne systemy, które dopatrzą się czegoś. Absolutnie, absolutnie. Na przykład bardzo mnie bawi, jak ludzie zgromadzeni na jakimś, w jakimś miejscu, gdzie jest dużo ludzi, absolutnie są przekonani, że to, że się nie mogą połączyć przez telefon komórkowy, jest efektem działania wrogich sił. Właśnie dzisiaj rozmawiałem ze specjalistami od operatorów, od telefonii komórkowej, którzy mówią, że to nie tak, ale to nasze przekonanie o wrogich siłach jest zawsze silne, to tak działa. Ale to jest ten, dlatego też wrogie siły są tak potężne, szczególnie w Sylwestra, nie? To... O, najbardziej, absolutnie. Sylwester to jest absolutna podstawa i jeszcze w lecie w Mielnie są wrogie siły też. To, tak. To też tak działa. No dobra, to ja myślę, że będziemy zaczynali, więc oficjalnie witam. Ja się nazywam Piotr Stanisławski, jestem współtwórcą, trudne słowo, bloga popularno-naukowego Crazy Nauka i mam przyjemność gościć dzisiaj Michała Cholewę, który poza bardzo wieloma rzeczami, o których będziemy mówili, które robi, jest autorem cyklu Algorytm Wojny. Ten cykl się właśnie domyka, cykl książek. Zupełnie nienachalna reklama pojawiająca się wszędzie tu wskazuje na to, że mamy najnowszy tom, który właśnie miał premierę. Jesteśmy mistrzami dyskrecji, tak. Absolutnie, to jest najdyskretniejsze, na co nas było stać. To jest gra o sumie niezerowej, zaraz będę pytał, o co chodzi. Bo tu wkraczamy w matematykę. Teorię gier. Taką ciekawy kawałek, aczkolwiek niezbyt na szczęście skomplikowany. Ale to jeszcze właśnie, zanim zapytam, ty się specjalizujesz w sztucznej inteligencji zawodowo, a nie tylko pisarsko, chyba że pisarsko to też zawód. Tak, znaczy ja pracuję zawodowo na Instytucie Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk. Tak. I pracuję w zespole uczenia maszynowego. Otóż właśnie, tak. Co oznacza, że to nie jest tak, że zajmuję się tworzeniem Skynetu, choć oczywiście gdybym tworzył Skynet, powiedziałem dokładnie to samo. Już wiemy przecież. Ale dobrze, to ja czekaj, zanim pójdę. Aha, co to są czołowe funkcje kulisne jako, wiem, że wszyscy pytają, baza do aproksymacji sygnału ograniczony paśmi. No widzisz. Generalnie sygnały ograniczone paśmie są przestrzenią, ale nieskończenie, tworzą przestrzeń, ale nieskończenie wymiarową, w dużym uproszczeniu. Co oznacza w szczególności, że nie istnieje dla nich dobra baza. To znaczy przestrzenie liniowe są rozpinane na bazie. Tak samo jak przestrzeń trójwymiarowa, która jest przestrzenią liniową, jest rozpinana przez trzy wektory jednostkowe. Nie? Tam 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. I kombinacja liniowa tych wszystkich trzech wektorów generalnie potrafi stworzyć każdy wektor w tej bazie, w tej przestrzeni wektorowej. Aha. Ale czasem się zdarza, i dokładnie taka jest przestrzeń sygnału w ograniczonym paśmie, że ta przestrzeń musiałaby mieć nieskończoną bazę. Co przekłada się na to, że jeżeli próbuje się przybliżyć na przykład na komputerze sygnał w ograniczonym paśmie, to z konieczności używa się skończonej liczby współrzędnych, bo no, trudno zapisać nieskończoną. I chodzi o to, żeby stworzyć dobrą bazę, to znaczy taką, która by najważniejsze informacje skupiała w tych pierwszych wektorach skończonych. To znaczy, jeżeli mamy 100, to powinno to być najlepsze 100 wektorów pod jakimś względem, a nie tak, żeby one wszystkie były równe, żeby te informacje nie pomijać. No i czołowe funkcje kuliste to jest taka sensowna baza, ona ma, to są funkcje wysokiej energii, one generalnie skupiają dość dużą część informacji w sobie. W sensie każdy następny wektor dokłada coraz mniej. Nie po to, żeby was zabić, tylko dlatego, że to jest temat pracy doktorskiej Michała. Czy to ma coś wspólnego z uczeniem maszynowym? Tak, nie? Nie. Nie, ponieważ kiedy ja zaczynałem pisać swój doktorat, to jeszcze myślałem, że ja będę twardo stał na gruncie matematyki i będę siedział, wręcz patrzyłem z góry na informatyków, którzy naturalnie oddalają się od czystej idei, jaką jest matematyka. Aha. No, a teraz jestem takim apostatą. Nie? To...
Dobra, to nie jestem pewien, jakby się pojawił u siebie na matematyce, to czy na mnie patrzono by na mnie łaskawym okiem, czy wręcz przeciwnie. Ukamieniowaliby cię wirtualnie. Czy to był 2013 rok, prawda? Tak, czyli tak. Dobrze mówię, że rok po tym, jak zacząłeś tworzyć cykl Algorytm Wojny. Tak, tak, no to tak. Teraz mi powiedz, ten cykl jest o sztucznych inteligencjach, nie tylko, ale te sztuczne inteligencje tam są bardzo istotne. To są te takie mocne sztuczne inteligencje w rozumieniu no, tak, teorii, bo jak powiem, sztucznej inteligencji, czyli taka sztuczna inteligencja, która jest trochę wilgotnym marzeniem od czasów chyba antycznych, jak tam takie kolosy tworzyli, które zrobiły. Golemy, to później. Tak, bodaj porodo spłaziły chyba tak i tam różne rzeczy rozrabiały, ale to było 10 lat temu, 12, 11, jakby nie liczyć. Liczę jak czat GPT, tak kiepsko wyraźnie. Ile czasu mi to zajęło faktycznie. No więc właśnie, teraz mi powiedz, jak to zaczynałeś pisać, to świat pod względem sztucznej inteligencji był zupełnie inny i nie mówię tylko o tej generatywnej tak zwanej, która wywaliła nam w twarz w ciągu powiedzmy ostatniego roku, czy nawet trochę mniej, ale też chociażby to, że ja tu mam, jak powiem, sztuczną inteligencję, która jest asystentem, tak, zadaje jakieś pytania, ona lepiej lub gorzej to rozumie. Rok temu uważałem, że rozumie mnie całkiem nieźle. Teraz jak gadam z czatem GPT, to myślę sobie, że rozumie mnie bardzo kiepsko, no ale jednak tego wszystkiego wtedy nie było albo było w ograniczonym stopniu. Czy gdybyś teraz zaczynał pisać ten cykl, to te zmiany, to co się zmieniło, wpłynęłoby na to, jak to skonstruowałeś, czy to jest zbyt odległe i tak naprawdę mówisz o innym świecie? To znaczy, technicznie rzecz biorąc, my jesteśmy do osobliwości, o której się mówi w rozmowie o sztucznej inteligencji, to znaczy, kiedy ten. Którą można w gruncie rzeczy odpisać, kiedy faktycznie ten system może się autokorygować do wszelkich zadań, tak naprawdę. Jest taką wtedy science fictionowską. No, taką science fiction wziętą wprost sztuczną inteligencją, albo jest tam złowrogimi kamerami, które patrzą z każdej strony, albo jest androidami, złowca androidów, to mamy jeszcze daleko. To znaczy, i to tak daleko, daleko dosyć. Więc prawdopodobnie nadal sztuczne inteligencje, które są w algorytmie wojny, byłyby dalej. W sensie no, dzisiaj nadal są w każdym razie. Ale tak naprawdę ja potrzebowałem sztucznej inteligencji też dlatego, że ja uważam, że pisanie obcych, w sensie obcych ras w science fiction jest bardzo trudne. Ponieważ trudno napisać coś, co jest super obce. Także nie będziemy tego rozumieć zupełnie, bo tak w zasadzie powinniśmy pisać o obcych. Jest mała szansa, że to będą jednak ludzie ze szpiczastymi uszami albo tam z dziwnym czołem, którzy trochę przypominają Japończyków, a trochę tam powiedzmy Mongołów, a trochę jeszcze kogoś, bo to chyba raczej nie tak działa. A sztuczne inteligencje dały mi coś, co jest szkolone do rozmawiania z ludźmi, niejako przynajmniej było na początku, ale tak naprawdę myśli zupełnie inaczej. I to była dla mnie takie najdalej, jak mogłem pójść, a przy okazji jestem matematykiem, więc oczywiście, że lubię symulacje i modele matematyczne. W związku z tym jakby w sposób naturalny byłem, to nie jest jakaś ekskluzywna cecha, to znaczy każdy jak chwilę pomyśli, to pewnie jest w stanie bez problemu znaleźć kilka takich punktów, w których my mówimy rzeczy, i mamy w głowie kontekst, którego nie przekazujemy. Jak ktoś tego kontekstu nie ma, to może je zrozumieć inaczej. Kiedyś się śmialiśmy z tego, że w Terminatorze w zasadzie, jakby się dobrze zastanowić, to Skynet to jest doskonała sztuczna inteligencja, której ktoś dał polecenie, żeby w ciągu 20 lat zakończyć wszystkie wojny. Tylko nie dał warunków brzegowych, więc ona kończy. No ma jeszcze tam ileś lat do tych 20 lat, no i trzeba dorżnąć ludzkość, żeby się nie bili. I sztuczne inteligencje są pod tym względem super, bo one rodzą mnóstwo takich pomyłek. One rozumieją rzeczy inaczej, że można powiedzieć o rozumieniu, interpretują może raczej tak. Ostatnio czytałem taki artykuł, ale nie weryfikowałem już go, więc może to być nieprawda, ale brzmi to bardzo, bardzo dobrze,
że robiono symulator, podrzucił mi go zresztą jeden z moich czytelników, o tym, że robiono testy takie, no, tylko symulowane, sztucznej inteligencji zawiadującej dronami bojowymi, w sensie, która miała działać i która miała zadanie zniszczyć obronę przeciwlotniczą jakąś tam, ale było wiadomo, że oczywiście w każdej chwili może ją powstrzymać operator. Znaczy ma guzik i ten. W związku z tym pierwsze, co zrobiła ta sztuczna inteligencja, w tym oczywiście w tej symulacji, to zabiła operatora. No bo to była najpewniejsza, to była metoda, żeby uniknąć tego, żeby ktoś jej przerwał misję, której powiedziano, że jest ważna. A jak jej zabroniono zabić operatora, to zniszczyła tylko wieżę przekaźnikową. A, spoko. Nie no, bo to jest problem, czy my w ogóle jesteśmy w stanie takie warunki brzegowe narzucić, które powstrzymają system przed skutecznym osiągnięciem celu. I nie mówię też tutaj, wiesz, no to jest bardzo atrakcyjna wizja i w ogóle no, gry wojenne to jest rzecz niezwykle działająca na wyobraźnię, ale tu nie trzeba iść aż tak daleko, żebyśmy mieli już problem, tak? Bo nie wiem, no to co, okej, okay, to co w tej chwili robi ChatGPT, do którego no siłą rzeczy się będę odwoływał, bo jest to najlepszy, jak dostępny publicznie system przypominający mocną sztuczną inteligencję, tak to ujmę. No on zachowuje się jak rasowy psychopata, znaczy kłamie bez mrugnięcia okiem, robi to bardzo dobrze. Ja oczywiście musiałem to zrobić i oczywiście kazałem mu ułożyć pytania do ciebie, w związku z czym pytanie numer 3, nie musisz na nie odpowiadać, tylko główny bohater cyklu Algorytm Wojny, Bartek Nowak, przechodzi przez liczne wyzwania i zmiany w swojej podróży. Jakie są najważniejsze lekcje, które chciałbyś przekazać czytelnikom za pośrednictwem jego historii? Dzień dobry, Bartek Nowak. Pozdrawiam Bartka Nowaka. I podobnie jak się bawimy tym systemem, no podobno ta wersja płatna, której jakoś wciąż się nie przekonałem, żeby zapłacić mniej, kłamie, ona to robi znakomicie, znaczy kłamie znakomicie, dlatego że jeżeli mu zadasz na przykład pytanie o, nie wiem, a pytałem go o jakieś prace naukowe dotyczące no, ewolucji człowieka, jakiegoś tam określonego etapu, i on mi podał 5 prac naukowych, bo tyle go prosiłem. 3 były prawdziwe, 2 były kompletnie zmyślone, bez sprawdzenia. Nie wiedziałbym, że one są zmyślone, za co się zresztą niedawno narżnął pewien adwokat w Stanach Zjednoczonych, bo nie sprawdził i wszystkie case'y, wszystkie przypadki, z którymi poszedł do sądu, okazały się być fałszywe, wygenerowane, więc już tu mamy problem na tym etapie takich warunków brzegowych. Czy jesteśmy w stanie w ogóle wymyślić takie zabezpieczenia, które będą i przed tymi błahymi rzeczami, przed tymi strasznymi chroniły? To znaczy, ja miałem takie trochę podejście, bo oczywiście testowaliśmy czata GPT, bo kto nie testował, nawet na instytucie, żeby mu się przyjrzeć. Teraz zresztą próbujemy zastanowić się, do jakich projektów możemy wykorzystać te duże modele językowe, ale do rzeczy. I teoria była taka, że on działa trochę jak student, który się trochę przygotował do egzaminu, a trochę nie. W związku z tym, jak coś wie, to powie, a jak czegoś nie wie, to wymyśli i będzie liczył na to, że tego prowadzący nie wie, że on będzie miał odpowiednią pewność siebie. Oczywiście jako chatbot ma nieskończoną pewność siebie, więc byłby doskonałym kłamcą, gdyby naprawdę chciał kłamać. Natomiast ja myślę, że to jest doskonała lekcja dla nas wszystkich, żeby weryfikować informacje z internetu, bo być może jak nas tego chat GPT nauczy, to zaczniemy to robić również w przypadku ludzi. No, należy być optymistą. Nie no, okej. Okay. Ja generalnie wierzę w rodzaj ludzki. To znaczy, jak się zbierzemy do siebie, to znaczy zbierzemy do kupy, to potrafimy naprawdę wielkich rzeczy dokonać. Tak, oczywiście tego nie robimy. Musimy być prawie na granicy wyginięcia najlepiej, to wtedy nam najlepiej wychodzi taka mobilizacja wspólna. Znaczy, uważam, że gdyby się okazało, że mamy na przykład 100 lat przed sobą i potem, nie wiem, w Ziemię walnie asteroida, która nas wykosi całkiem, to pewnie byśmy w te 100 lat coś wymyślili. Oczywiście nie dla wszystkich, ale z punktu widzenia gatunku moglibyśmy przetrwać. Czekaj, bo czy ja powinienem odnosić się do pytań, które tutaj są, bo to są już
Myślę, że możesz się na razie nie odnosić, na razie sobie pogadamy, a potem będziemy grzebali w pytaniach, bo trochę oczywiście chcę pomałkować, także, ale zadawajcie pytania jak najbardziej, bardzo proszę. To jest trochę tak, że ten ChatGPT ma, zresztą w ogóle wszystkie modele językowe, to zależy od skomplikowania oczywiście, ale one mają swoje bloki i mają swoje ustawienia i pewnie można by było ustawić go tak, że jak czegoś nie wie na pewno, to żeby nie pisał. Odnosząc się, przepraszam, do tego, do czego powiedziałem, żeby się nie odnosić w komentarzu, to nie warunki brzegowe, a bazy danych odpowiadają za to, że sztuczna inteligencja oszukuje. No ja bym polemizował, to nie jest tak, że ona ma błędy w bazie danych. Ona nie ma w tej bazie danych pewnych informacji, zwłaszcza, że ten darmowy ChatGPT jest odcięty, ale to nie na tym polega problem, bo jeżeli go zapytam o rzeczy sprzed 2021 roku, to on kłamie z równą swobodą tam, gdzie akurat mu nie dowiozło informacji, tak? Więc problem polega na tym, że on nie mówi, nie wiem, tylko mówi, popatrz, taką fajną rzecz znalazłem, ho, ho, ho i tak dalej. To jest problem. Generalnie to jest trochę tak, że była taka sytuacja i to dawno, w sensie, kiedy mówię dawno, mam na myśli lata 90. Kiedy była afera z tym, że amerykański krążownik strącił cywilny samolot pasażerski. Bo system w Iranie, gdzieś tam w Zatoce Perskiej to było. Bo mu system identyfikacji celu podświetlił mu samolot jako F-14 irańskie. F-14 to jest myśliwiec, jest wielgachny, to znaczy jak na myśliwiec, to jest zresztą ten Top Gun. I tak naprawdę wynikało to z faktu, że, to znaczy wyobrażam sobie, że mogło wynikać to z faktu, jako patrząc z perspektywy uczenia maszynowego, że on zobaczył ten samolot i stwierdził, ok, to, ale miał go sklasyfikować jako jeden z 30 samolotów, jakich oczekiwał. Żaden z nich nie był samolotem pasażerskim, w związku z tym sprawdził, do którego jest najbardziej podobny. Względem parametrów lotu, rozmiaru. No i wyszło mu, że to jest F-14 był największy. Co lata z tą prędkością na tym pułapie mniej więcej, tego się należało spodziewać. Więc tak poświęcił, nikt tego nie zweryfikował. Ale to jest właśnie problem tego, że ktoś gdzieś źle tą granicę postawił, bo to podobieństwo nie jest tak duże pewnie, żeby... Znaczy ktoś, suwaczka nie przesunął, takie mam wrażenie, bo to w sumie tego się sprowadza. Klasyfikator, zwłaszcza taki z zamkniętym zbiorem odpowiedzi, on zawsze próbuje dewastować jakąś klasę. Jeżeli on nie ma klasy, a to jest, jak to się mówi, za diabła do słonia niepodobne, to on wybierze z tych klas, które ma do wyboru, jakąś odpowiedź. Klasyfikator to jest jednak algorytm. On ma jakiś tam sposób odpowiedzi. Jeżeli mu się nie da możliwości odpowiedzieć, nie wiem, to coś wymyśli. Nie, to tutaj mamy słusznie komentarz, że to ChatGPT to jest bot lingwistyczny, tak? I on ma. To też jest dosyć w sumie duży problem, że my ludzie, wielu ludzi nie rozumie, że to nie jest wyszukiwarka. Ten przynajmniej ChatGPT, tak jak w bazowej wersji, i używa tego jako wyszukiwarki, a to jest po prostu narzędzie, które udziela bardzo dobrych odpowiedzi. Nikt nie mówił, że prawdziwych, więc to też jest kwestia pewnego założenia. Chociaż dzisiaj ChatGPT się na mnie obraził i to jest też ciekawy wątek. Oczywiście to jest cudzysłów z tym obrażaniem się, ale zaraz powiem, o co chodzi. Bo znowu dłubiąc sobie, poprosiłem, żeby mi tym razem ChatGPT, ten, który jest na Bingu dostępny, czyli ten z dostępem do internetu, coś powiedział o algorytmie wojny jako cyklu, więc powiedział mi, że składa się z 5 tomów, brawo, więc mu powiedziałem, że chyba Notrilli raczej się składa z 7 tomów, więc on mi powiedział dokładnie tak, przepraszam za błąd, faktycznie cykl algorytm wojny składa się z 8 tomów, czy jest coś jeszcze, co mógłbym dla ciebie zrobić? Więc odpowiedziałem mu, nie z 8, tylko 7, ogarnij się. I w tym momencie nastąpiła wywrotka, ponieważ powiedział tak, przepraszam, że źle cię zrozumiałem, nie chcę kontynuować tej rozmowy, czy mogę w czymś jeszcze pomóc? Po czym zablokował okienko promptowe. Nie da się już z nim rozmawiać na ten temat, foch.
Czy, nie no, ale powiem szczerze, że zaskoczył mnie, tak? Bo no, znowu jak student, tylko taki może bardziej, co mu nie zależy na zaliczeniu. I teraz znowu to jest, być może to jest kwestia też tego, że powinniśmy myśleć o takim zawodzie jak, ja wiem, projektant osobowości sztucznych inteligencji, bo to oczywiście jest zawsze zabawny problem, kiedy mówimy, nie wiem, ludziom, które są w 8 klasie szkoły podstawowej o zawodach przyszłości, znaczy hello, jakich zawodach przyszłości. Jak ja byłem w 8 klasie, jestem bardzo stary, to jakby mi ktoś powiedział, że będę jako bloger zarabiał w internecie i jeszcze na YouTubie coś wrzucał i coś tam jeszcze, to żadnego z tych słów, no okej, internet już może był, ale pozostałych słów po prostu nie było, tak? Więc w tej chwili tłuczeniem ludziom, nie wiem, 14-letnim w głowę takich rzeczy, kim będą w przyszłości, jest bez sensu, ale może na przykład właśnie takie zawody jak projektant osobowości mają sens, tak? Czy jak ty to widzisz? Czy to jest w ogóle taki kierunek rozwoju? W ogóle jest sens w tą stronę o tym myśleć? Bo to też jest kwestia, wokół której się kręcimy, czyli tych warunków brzegowych, reakcji, uczłowieczania tego, że właśnie, tak jak mówisz, trudno jest zaprojektować obcych, wyobrazić sobie obcych, no bo z definicji są obcy, ale ukształtować, ulepić na własne podobieństwo sztuczną inteligencję łatwiej. No oczywiście tak, bo tak naprawdę to my byśmy chcieli racjonalnego agenta, ale rozliczamy go z tego, jak on bardzo jest podobny do nas, to, a nie jak jest racjonalny, bo pewne rozwiązania z jego punktu widzenia są racjonalne i nawet się mieszczą w założeniach, po prostu myśmy albo źle zdefiniowali założenia, albo coś. I wydaje mi się, że projektant osobowości, trudno powiedzieć, bo ja oczywiście nie znam tych tam 13 miliardów parametrów, które mają dużo, wielkie modele językowe, więc wiem, że inaczej, miałem przed sobą artykuł, który robili ludzie, którzy pisali go na podstawie tej takiej nieciętej wersji i tam różne rzeczy się działy. W sensie on umiał więcej, na więcej sobie pozwalał. Natomiast to nie jest tak, że on nagle zaczynał być agresywny. Kiedyś była taka duża sprawa, że tam wpuścili chatbota do sieci i on się nauczył rasizmu w ciągu pierwszych 24 godzin. No ale umówmy się, jest to kwestia tego, że on dostawał takie informacje. To nie jest tak, że on stał się rasistą, bo to nie jest tak, że taki chatbot wie, co to w ogóle jest rasizm. A nawet jak mu się poda definicję, to on nadal tego nie wie. On potrafi ją przytoczyć. Potrafi być może odnieść, jak się dostanie 10 zdań, czy której z nich jest, jak już ma tą definicję przed sobą, ale mamy tendencję jako ludzie do antropomorfizowania rzeczy, które niekoniecznie są antropomorficzne, one tylko tak wyglądają. To jest trochę tak, jak kiedyś Małety Goliński opowiadał, powiedział książkę, jak był w Ameryce, nazywała się Ameryka nie istnieje i wygląda to, że Ameryka oczywiście istnieje fizycznie, ale ona zupełnie nie jest taka, jak sobie wyobrażamy, że ona, te wielkie miasta wyglądają podobnie jak europejskie miasta, a to jest zupełnie inny świat. Ci ludzie zachowują się podobnie i mówią w zrozumiałym języku, ale często mają na myśli co innego. I z systemami jest tak samo. One nie myślą, w sensie one same nie myślą, to one budują sobie modele matematyczne i na podstawie ich udzielają odpowiedzi na w jakiś sposób przetworzone wejście. W sensie dostaję wejście, na przykład jest to twoje pytanie o algorytm wojny. Bardzo miło, że mnie zapytałeś, choć fakt, że chatbot nie chce z tobą o tym rozmawiać, jest dla mnie naturalnie podejrzany. I przerabia sobie to na jakiś tam wektorce i potem odpowiada, znaczy potem go przedstawia tego swojego modelu i na podstawie danych, które ma, wyrzuca z siebie odpowiedź, którą następnie przetwarza na ładną wersję. Dobra, a czy takie sztuczne inteligencje, jakie są w algorytmie wojny, to są bardzo rozbudowane wersje tych nieświadomych, niemyślących sztucznych inteligencji, które mamy teraz? Czy one już wymagają twoim zdaniem tego przeskoku, tego momentu, kiedy nastąpi no, jakieś narodziny tej sztucznej inteligencji, nie wiem, jak u Karda, się narodziła sztuczna inteligencja, bo jakby była na tyle inteligencja, to znaczy podkreślam słowo inteligencja, na tyle duża złożoność sieci, że coś tam pykło i powstała ta inteligencja, czy
Czy myślisz, że można osiągnąć taki poziom jak w twoich powieściach bez tego, bez tej świadomości? To znaczy, to są naprawdę dwa oddzielne pytania. Okay. Bo po pierwsze, ja sobie uważam, że przynajmniej częściowo ta osobliwość zaszła w przypadku moich książek, w przypadku sztucznych inteligencji, które znajdują się w moich książkach. Może tak? Częściowo to zaszło, czy nie do końca. W sensie trudno powiedzieć, czy nastąpił palec Boży i ja tego nie chcę tak naprawdę wyjaśniać. Po drugie, zwłaszcza, że byłby to spoiler. Po drugie, wydaje mi się, że będziemy w stanie bez problemu stworzyć system i to jest kwestia raczej lat niż dekad, który będzie w stanie oszukać mnie czy ciebie. Tak, totalnie będzie w stanie oszukać ten. Bo kiedyś był test Turinga, ale test Turinga wyraźnie został z tyłu zostawiony na torach historii, ponieważ w tej chwili chatboty go notorycznie zdają. No tak. Ale mam wrażenie, że my do końca sami nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co to jest świadomość i samą świadomość w szczególności, więc trudno nam będzie rozpoznać, czy coś ją ma, czy nie ma, bo nie potrafimy określić w ogóle, jak się rozpoznaje. My zakładamy, że świadomy to jest ktoś, kto zachowuje się mniej więcej jak my, bo zakładamy, że my jesteśmy, ale to jest bardzo łatwo do oszukania, jeżeli metaforyczny chatbot jest wystarczająco cwany, w sensie ma wystarczająco dużo danych. Jest taka książka Wattsa, którą chyba wspominałem, jak przygotowaliśmy się do tego spotkania. Nazywa się Ślepowidzenie. Nie mam żadnych wyrzutów sumienia mówiąc o niej, ponieważ jest książką, która ma już swoje lata. I tam jest zasadniczo tezą jest to, że gdybyśmy, ona nie jest podana bezpośrednio, ale myślą, którą można z niej wyciągnąć, jest to, że gdyby wszyscy poza podmiotem lirycznym, nie byli w ogóle świadomi, tylko działali na zasadzie odruchów, wyuczonych odruchów, jak na samym rdzeniu przedłużonym, albo jak chiński pokój, nie wiem, to ja bym się nie zorientował. To z mojego punktu widzenia byliby świadomi tak samo jak ja, jeżeli warunkując, że byłyby to odpowiednio dobrze wyszkolone odruchy. I tak w zasadzie jest. My w poniekąd. Ostatnio też mi się obiło ten, że jakaś influencerka dała firmie takie oduczenia modeli językowych, dała tam ileś swoich nagrań, żeby stworzyli bota, który zachowuje się jak ona i żeby ten bot był wynajmowany na tam minuty w zasadzie, dolara za minutę, można sobie z nią pogadać prywatnie. I robi na tym jakieś pieniądze, przynajmniej robiła na początku. Było takie opowiadanie chyba w 2000 roku, nazywało się Cyber Jolly Dream, Minelitkę. I on w zasadzie miał ten sam element, że tam bohaterka napisała sobie mnóstwo botów, bo była popularna w internecie, wtedy inaczej sobie trochę to wyobrażaliśmy wszyscy. I w szczególności tamten internet też jest odrobinkę inny, bardziej fałerowy. I zdarzało się, że ludzie tam przychodzili nawet już nie gadać z nią, bo było wiadomo, że na nią nie trafią, ale sobie pogadać z tym botem, bo był błyskotliwy, inteligentny, tam fajnie się z nim gadało, lepiej niż z innymi ludźmi. I do tego stopnia to myślę, że jesteśmy w stanie dojść. I myślę, że kiedy mówię bez trudu, mam na myśli bez przełomu technologicznego. No dobra, a w takim razie jesteśmy na etapie dość wczesnym. Jak jako jednak człowiek siedzący w temacie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego zawodowo, jak patrzysz na te zmiany, które zaszły w ciągu, powiedzmy ostatniego roku, umówmy się, bo dla laika to jest wstrząs, to znaczy zarówno ChatGPT, wiadomo, wszelkie te generujące w rodzaju Midjourney, DALL-E i tak dalej, generujące obrazy również, systemy są zadziwiające. Natomiast czy to jest coś, co rzeczywiście nadchodziło i było w jakimś stopniu spodziewane w najbliższym czasie, czy walnęło, tąpnęło i zaskoczyło?
Ja myślę, że to się zaczęło z kilkoma rzeczami, które na to pozwoliły. Tak naprawdę i przeliczeniowo, znaczy może tak, algorytmicznie wszedł deep learning, który tak naprawdę zaczął dostawać dane. Deep learning jest taką metodą uczenia sieci neuronowych, która zakłada skomplikowaną sieć, która sobie nawzajem odbija odpowiedzi, sprawdza, przeucza się, poprawia wyniki, potrafi się nauczyć grać w grę na przykład od początku, jak tylko znajdzie cel. Ale to samo by nie wystarczyło. Druga rzecz to jest taka, że uzyskaliśmy nie tylko gigantyczną ilość danych, jak weszło big data i tam dane przechowywane w chmurze i dostęp do dużej ilości danych, że zaczęło się indywidualna jednostka, powiedzmy badawcza, mogła je nauczyć. Ja byłem w 2015 na konferencji z machine learningu i tam mówiono, tam właśnie zaczynały się te prace nad, znaczy zaczynały, no trwały już wcześniej, tam prezentowano prace nad deep learningowe i tam pokazywano kontekstową analizę obrazków, na przykład. Kontekstowa analiza obrazków polegała na tym, że pokazywał się mu obrazek i on mówił, na przykład na tym obrazku są trzy niebieskie autobusy jadące drogą, a w tle jest zamek Disneya. Jeszcze raz Disney nie odłączył? Dobrze. I generalnie to działało. I wtedy mówię, no to będzie taka next big thing. To będzie rozwijane, mamy dużo danych. Zabawne to było, tam było dużo, tak się składa, Chińczyków na tej konferencji. Jednym z takich głównych mówców był taki profesor z Uniwersytetu w Pekinie. On chciał wykorzystywać te informacje do analizy danych z kamer. Jak się ma mnóstwo kamer i na przykład się śledzi osobę pomiędzy jedną kamerą a drugą i z rozbrajającą szczerością poinformował nas całkiem szczerze i w ogóle nieironicznie. Mass surveillance, znaczy tak masowa obserwacja takich kamer, to jest duży temat badawczy w Chinach. Duże granty, wielkie pieniądze rządowe. Sala pokiwała głową ze zrozumieniem. Nikiem jakoś szczególnie zaskoczony, choć byliśmy zaskoczeni, że to powiedział. Ale wtedy już było wiadomo, że to będzie szło naprzód, a ponieważ no jednak i moc obliczeniowa, i dostęp do danych, i szybkość łączy, to się bardzo szybko rozwija, a to są rzeczy potrzebne, no to w sensie no, ułatwiające. No, nawet w tej chwili uczenie takiego tych wielkich modeli, na przykład jak są te Google'owy model, no to kosztuje jakieś makabryczne pieniądze i potrzebuje dużej ilości procesorów i danych. I jakbym ja próbował to u siebie zrobić, to pewnie mi to zajęło 300 lat. No to także indywidualnie tego się raczej na razie nie robi. No, ale prawdopodobnie, gdybym był całkiem bogatym instytutem, to mógłbym sobie wynająć jakąś chmurę, która by mnie nauczyła. Ściągnę sobie może obliczenie, skąd inąd. Natomiast to, że to się będzie działo, to było wiadomo w zasadzie od momentu, kiedy okazało się, że system jest w stanie wygrać z Kasparowem w szachy, że to będzie szło naprzód. Ale to no było właśnie, 90 bo to jest, bo tu trzeba o jednej rzeczy, bo pytanie brzmi, czy system wygrywa z Kasparowem dlatego, że przewiduje wszystko do końca tak szybko, czy wygrywa na podstawie czego innego, bo to też warto wyjaśnić, tak myślę. To znaczy, najprostsze takie systemy szachowe to są po prostu systemy tam drzew ruchów, no i one tworzą to drzewo ileś ruchów naprzód, więc naturalnie to w ogóle, znaczy to w pewnym sensie jest sztuczna inteligencja, taka dość wąska. I one są oczywiście limitowane mocą przeliczeniową. Szachy mają pewną pulę ruchów i wiadomo, że od pewnego momentu zaczynają to być trudne. Natomiast później do tego doszedł deep learning, który jak gdyby był w stanie sobie sam zdecydować, które pomysły są dobre, a które złe. Co momentalnie oznaczało, że on musi analizować tylko część tego drzewa i on wiedział, którą. Co jest nietypowe, bo człowiek też czasem nie wie. No tak. Miał pewną gdyby bazę historyczną, z której mógł korzystać. Jak Go Alpha Go.
wygrało z Lizzie Dolem w Go. No tak. To mówiono, to po pierwsze sam Lizzie Dole powiedział, że on uważa, że nie zrobił błędu. Gdyby jeszcze raz zagrał tę partię, to by prawdopodobnie grał tak samo i też przegrał. Więcej, dostrzegano w grze tego AlphaGo elementy stylu tych mistrzów na podstawie partii, których się uczył. Co jest bardzo ciekawym tym. Ale też mówią szachiści o tym, że no akurat mówię o szachach, że te systemy lepsze potrafią robić ruchy, które są bardzo nieludzkie. Zresztą na tej podstawie się też analizuje to, czy ktoś się wspomaga takimi systemami, czy nie. Tak. I te czasami te nieludzkie ruchy okazują się prowadzić do czegoś bardzo konkretnego, tak? Czyli to jest, no właśnie, co tu się dzieje, tak? No bo mówisz o pewnym stylu gry przejmowanym od mistrzów, od no, tych, od, na których oni się uczą, ale co z tymi nieludzkimi ruchami? Prawda jest taka, że to wynika z faktu, że ruchy można wycenić w jakiś sposób. Ja się oczywiście nie znam ani na szach, ani na go. I większość akurat o tych szachowych silnikach to ja wiem od kolegi, który lubi grać w szachy. I w związku z tym, ponieważ też jest w moim zespole, to również podchodzi do tego machine learningowo. I generalnie silniki growe, przy czym teraz to są już to, co ja usłyszałem, bo zatem ja nie robiłem tych badań, więc trudno mi wydaje, że nie przejechałem się jeszcze na jego wiedzy, ale ja tego nie sprawdzałem, to jest, że one rzadko ryzykują. One nie robią ryzykownych ruchów, nie robią ryzykownych, błyskotliwych posunięć. One raczej powoli, systematycznie wgniatają przeciwnika w ziemię, bo ryzykowne ruchy są no, ryzykowne, w związku z tym są mniej pożądane z punktu widzenia algorytmu. Z ciekawości, ja kiedyś byłem na, zresztą kiedyś słuchałem wykładu takiego człowieka, który brał udział ze swoją firmą w projektowaniu systemu dowodzenia wojskiem. Takim projektowania pola bitwy. I ten system wykorzystano w grach wojennych. Oczywiście te gry wojenne były takie, znaczy tam nie biegali prawdziwi żołnierze, tylko była jakaś symulacja pola walki, byli prawdziwi oficerowie, którzy tym zawiadywali, oni wydawali polecenia przez interfejs i ci żołnierze wirtualnie coś tam robili. I na początku okazało się, że to w ogóle nie działa. Z tego wykładu to wynikało przynajmniej. I po sprawdzeniu dlaczego, no bo ci twórcy stwierdzili, że powinno działać, dlaczego nie działa, okazało się, że ci oficerowie nie chcą wykonywać tych poleceń, bo wydają mi się głupie. Więc ci oficerowie, którym system mówi, to teraz rozumiem. Rozkaż twojemu plutonowi iść tam 200 metrów w lewo. Jasne. Więc robili na swoje wyczucie i to nie działało. Przynajmniej nie zawsze. Więc powiedziano, to róbcie to na ślepo, tylko żeby przetestować system. I wtedy zaczęło działać. Więc oni potem już zaczęli robić to na ślepo. Do tego stopnia podobno było to funkcjonowało, że ta strona czerwona, ta przeciwna, zastanawiała się, czy nie mają podsłuchów ich pokoju, w którym oni mieli bazę. Ale nie tylko było to w pewien sposób imponujące z punktu widzenia, a to było 2017, z punktu widzenia przeliczeniowego, i z punktu widzenia samego machine learningu, ale też niepokojące, bo zauważ, że to oznacza, że oficer i żołnierz coraz bardziej uczy się wykonywać polecenia, które są dla niego bez sensu. No tak. Tylko z których sam by nigdy nie zrobił. I na razie to może być przenieść się 200 metrów w lewo, ale potem będzie na przykład zbombarduj tamten budynek. I nauczyć i powoli będziemy się, domyślam się, Gdybym ja był dowódcą armii, widziałbym, że to działa, to mówiłbym, jeżeli system mówi, to system ma rację. Dobra, no ale popatrz, dochodzimy do momentu, kiedy taka efektywność takiego systemu jest na tyle kusząca, przekonująca, że tak jak mówisz, zaczynamy wykonywać te polecenia. Pytanie, nie chcę mówić o błędzie, bo to nie jest do końca błąd, ale te systemy działają jednak na zasadzie
no pewnego black boxa, tak? Znaczy wpuszczamy z jednej strony dane, z drugiej strony wypuszczamy, nie bardzo chyba wiemy, co się dzieje po środku, albo w ogóle nie wiemy. I z kolei wiemy, że takie systemy mają swoje słabości. No okej, tak jak na przykład jest zabawa, to co mówiłeś, w identyfikację na podstawie danych biometrycznych. Jeżeli będziesz miał odpowiednio zrobioną maskę, to ta maska potrafi rozwalić ten system nie dlatego, że tak bardzo nie przypominasz siebie, tylko dlatego, że wgryzasz się w jakiś tam punkcik i on przestaje być rozpoznawany dla danego algorytmu, jako człowiek w ogóle, tak? Albo, no nie wiem, obrazek, który będzie miał 3 piksele inaczej, nie będzie rozpoznawany jako kod, tylko jako tramwaj. To może to jest błąd, może to jest specyfika algorytmu. Czy na przykład nie jest tak, że przez ten black box w takim momencie nagle któreś polecenie będzie zupełnie kuriozalne, tak kuriozalne, że nie wiem, ta ludzka weryfikacja by się jednak przydała. Oczywiście, tak? Że tak, tylko inaczej będzie coraz trudniej to zrobić, bo o ile jeżeli system AI coś nam podpowie, stanie się jakaś afera i potem serwisanci przyjdą i zaczną patrzeć na ten system, to oni wiedzą, co się stało. W sensie, no, jak ten anegdotyczna sytuacja z rozpoznawaniem kształtów myśliwców, kiedy system się nauczył, że na wszystkich zdjęciach amerykańskie samoloty były nad morzem, a radzieckie były nad lądem. No i rozpoznawał po tym. I wiadomo, generalnie później, jak już człowiek patrzy wstecz, dlaczego to działa. Znaczy, dlaczego to zadziałało w ten sposób? Może tak, nie dlaczego to działa, bo to niewątpliwie nie zadziałało tak, jak powinno. Problem polega na tym, że to nie te osoby mają to weryfikować, tylko te osoby, które dostają poradę i mają 6 sekund na podjęcie decyzji i nie są specjalistami od uczenia maszynowego, tylko są operatorami radaru. To więcej, jeżeli ten system zadziała ileś razy, to z punktu widzenia osoby dużo mniejsza odpowiedzialność będzie, jeżeli on posłucha systemu i system się pomylił, niż jeżeli on zaneguje system niesłusznie. Tak, dokładnie. W związku z tym, naprzeciwko, będąc człowiekiem, który stoi naprzeciwko sytuacji, system mówi mi to, jak to zrobię, to mi się nic nie stanie, albo mi się wydaje, że to jest nie okej, ale jak się mylę, to będę miał po prostu problemy w wojsku. Posiadanie problemów w wojsku podczas nieposłuszeństwa w trakcie działań wojennych, to są duże problemy. To kończy zwykle śmiercią. Tak. Więc oczywiście my powinniśmy weryfikować, ale my tak naprawdę nie weryfikujemy dużo głupszych systemów. Tam byś wspomniał o GPS-ie. Tak, no ludzie wjeżdżają na schody GPS-em, tak, a dokładnie. Mają przed sobą szybę. To super łatwo jest zweryfikować to, czy ktoś mnie prowadzi na schody. Wystarczy spojrzeć i zobaczyć, czy za szybą są schody. To nie jest jakieś tam super skomplikowane, a i tak tego nie robimy. No, mam wrażenie, że to wynika tylko z faktu, że my do maszyn mamy tylko dwa podejścia. W sensie nie ufamy im w ogóle, albo ufamy im bezgranicznie. Nie ma stadiów pośrednich. U niektórych są. W sensie są tacy ludzie, którzy mają jakieś tam linię środka, ale generalnie jako gatunek, a przynajmniej generalnie jako społeczeństwo. Albo ufamy systemowi, albo mu nie ufamy. Ale nie jest, bardzo trudno jest w sobie wymusić powiedzenie trochę ufamy. Więc oczywiście jak już przejdzie ten etap, kiedy system 15 razy nam pokaże dobrą drogę, na przykład, nie wiem, nawigacja, to potem jesteśmy w stanie wjechać w korek, bo on nam powiedział. Przecież jak my zjeżdżamy z autostrady, bo on mówi, że za 5 km jest korek, a tam nie ma zjazdu, to jeszcze nie widzimy tego korka. No tak. Podejmujemy tą decyzję na podstawie tego, co nam system powiedział. I na przykład gdyby ktoś, ja nie mówię, że system nas chce oszukać, ale gdybyś na przykład zhakował ten system i z jakiegoś powodu byłoby mu wygodne, żeby był jakiś gigantyczny korek pod Olkuszem, to by wszystkich kierowców tam przekierował i ludzie by tam pojechali. Absolutnie, no to jest tak. Ale dobra, to w takim razie czy w ogóle możliwa jest sensowna współpraca? Bo powiedzmy, że na przykład systemy AI takie, no nie wiem, chociażby no wtedy te badania były robione na IBM-owskim Watsonie, który no podejrzewam, że już się od tego czasu bardzo rozwinął, ale one bardzo dobrze diagnozowały na podstawie danych radiologicznych. Świetnie to robiły, znacznie lepiej niż lekarze. I mimo tego systemy nie zostały wdrożone,
trochę z obawy przed błędem. Wiadomo, żadna firma nie chciałaby, tak powiem, zniknąć z powierzchni ziemi po jednym błędzie medycznym dobrze rozdmuchanym, ale też dlatego, że ludzie się obawiają, to znaczy ludzie nie do końca chcą oddać swoje życie w ręce takiego systemu. Tu mamy też w komentarzach wspomnienie o samolotach. Wiadomo, że samoloty generalnie całkiem dobrze lądują bez i startują bez i lecą bez pomocy człowieka, ale mimo tego te systemy wciąż tak nie działają. Mówi się o tym, że najlepiej byłoby, jakby to była współpraca, czyli lekarz współpracuje ze sztuczną inteligencją, ufa jej w dużym stopniu, ale weryfikuje to finalnie sam. Czy myślisz, że biorąc pod uwagę specyfikę tym razem nie sztucznej inteligencji, tylko ludzkiego charakteru, w ogóle takie coś zadziała na dużym planie, czy to raczej się rozwali o to, że jednak bardzo szybko zaufamy, bo nam tak wygodnie i wjedziemy na te schody, czy tam gdziekolwiek indziej? To znaczy, to że tradycyjnie odpowiedź mi to zależy. Od czego? Bo jeżeli na przykład będziemy mieć takich lekarzy, bo to jest na przykład jak nasi lekarze, którzy są dobrymi lekarzami, ale na przykład pracują po 20 godzin po prostu ciurkiem, bo jest ich mało, przypadków jest dużo i są nieustająco przemęczeni, to w końcu nastąpi moment, kiedy ktoś zwyczajnie nie sprawdzi, bo przecież 100 razy działało, albo sprawdzi pobieżnie, bo jest śpiący, zmęczony, bo dopiero co wyciągnął ręce z jakiegoś człowieka, którego operował i szczerze powiedziawszy, no prędzej czy później to nastąpi, a prędzej czy później nastąpi to, że to okaże się błędem. No bo oczywiście może się okazać, że pierwsze 100 razy to nic się nie stanie, ale jest coraz łatwiej zrzucać decyzję gdzie indziej, skoro można i to działa. Najfajniej by było oczywiście, gdyby człowiek to weryfikował, ale z zabawnych przykładów, które ja zresztą czytałem, dotyczących dokładnie medycznych obrazów, był system, który rozpoznawał na zdjęciach, zdaje się, nowotwory. Coś, niech to będą nowotwory dla przykładu, bo tam. I okazało się, że rozpoznają go doskonale, naprawdę świetnie. Ale jak zrobiono badania tego systemu, to się okazało, że tak naprawdę testowano go oczywiście na próbkach laboratoryjnych, a nie na prawdziwych nowotworach. W sensie na próbkach, to były próbki nowotworów, ale te, które już ktoś rozpoznał, żeby było wiadomo, czy się myli, czy nie. A i się okazało, że próbki nowotworowe jednak dużo częściej są podpisane, w wyniku czego on sprawdzał, czy z boku jest etykietka. To śliczne. Tak, to takie bardzo, z jednej strony bardzo ludzkie, z drugiej strony bardzo trudne do wyłapania. Tu Agnieszka Pura pyta, gdyby różne AI weryfikowały się wzajemnie przed weryfikacją ludzką. Rozumiem, że no właśnie, czy one, bo zobacz, najlepiej byłoby, gdyby były szkolone na różnych bazach danych. Na różnych zbiorach uczących. Tak, dokładnie, ale też przecież jeden system uczony na tym samym też daje różne odpowiedzi przy różnych podejściach, bardzo często. Czy w ogóle takie rozwiązanie z tym wzajemnym sprawdzaniem się sztucznych inteligencji to jest coś, co ma ręce i nogi, twoim zdaniem? To znaczy jest takie pojęcie jak Komitet Ekspertów jest po polsku, ale albo Ensemble. On jest przy klasyfikatorach, a teraz mówimy o klasyfikatorach, bo dokładnie o to chodzi. Oglądamy zdjęcie i sprawdzamy, co to zdjęcie jest. I to generalnie oznacza, że stosujemy kilka różnych metod klasyfikacji, najlepiej opierających się na różnych, na spojrzeniu na różny kawałek danych, a potem w jakiś sposób łączymy ten wynik. One są różne, od głosowania tych wyników poprzez jakieś tam bagowane głosowanie, przez jakiś kolejny klasyfikator, który z tego wyciąga informacje. I ponieważ Ensemble Learning działa, to oczywiście zakładam, że sztuczne inteligencje, które będą się weryfikować nawzajem, też będą działać, zakładając, że będą mieć odpowiednie tam i dane i będą odpowiednio przeszkolone do tego, w sensie wytrenowane, to będą działać lepiej, ale to nadal na koniec dnia będzie system sztucznej inteligencji, który będzie dawał jakąś odpowiedź, zapewne lepszą niż każdy z tych jego cząstkowych systemów indywidualne, ale też nie stuprocentowo pewną. Bo oczywiście można też powiedzieć, że człowiek też by nie dał stuprocentowo pewnej odpowiedzi.
Znaczy też może się pomylić. No tak. Ale to jest trochę tak, jak z tymi systemami do prowadzenia samochodów. Jako człowiek jesteśmy, gdyby, no może nie jesteśmy gotowi na to, ale w pewien sposób jesteśmy w stanie zaakceptować, że kierowca zrobił błąd, wpadł w poślizg i ktoś odniósł obrażenia. Nawet zginął. Jesteśmy w stanie to, jest to część naszej rzeczywistości. Ale w sytuacji, kiedy dostajemy na przykład informację, że albo zrobiła to maszyna, czyli nie było tam człowieka, albo jest jeszcze gorzej, że maszyna stanęła przed wyborem i zdecydowała się wjechać w tego człowieka, bo to były mniejsze straty. Że została podjęta decyzja w systemie, który ktoś zaprojektował, żeby rozjechać tego właśnie człowieka, to myślę, że to nie jest ten. No wiesz, to nie jest coś, co łatwo przyjmiemy jako gatunek. Idąc dalej, jeżeli firma XYZ produkująca samochody będzie generowała taki algorytm, znaczy przygotowywała taki algorytm, to zakładam, że pewnie podejmie taką decyzję, żeby nie wjechać w inny samochód tej samej firmy, bo to by brzmiało fatalnie, tak? Jeżeli możemy wjechać w samochód naszej własnej marki, to lepiej wjechać w jakiś inny samochód i być może w tym dylemacie lepiej wjechać w droższy samochód, bo najpewniej jest lepiej ubezpieczony. Albo technicznie, że na przykład jeżeli miałby oszczędzać ludzi, to opłacałoby się wjechać w nowe i drogie samochody, bo one mają zwykle lepsze systemy bezpieczeństwa. Mhm. Dobra, a jeszcze chcę, bo to jest coś, co cały czas w końcu mi ucieknie, a już od parunastu minut mam ochotę o to dopytać, czyli ten problem tego black boxa, czyli tego, że my nie wiemy, co się dzieje pomiędzy, czy to rzeczywiście tak jest, czy rzeczywiście już nie wiemy, czy jeszcze mamy jakąś możliwość nawet jeżeli nie kontroli, to przynajmniej śledzenia tego, dlaczego dany system podejmuje daną decyzję, czy to w czasie rzeczywistym w miarę, czy to nawet wstecznie, czy to jak to wygląda z punktu widzenia informatycznego, matematycznego, w ogóle całej organizacji, czy to są odtwarzalne rzeczy, czy już nie? Tak, bo w chwili obecnej generalnie możemy monitorować działania. Oczywiście, my w sensie ludzie, to znaczy jesteśmy w stanie stwierdzić system, nie wiem, Tesla, jakiś samochód autonomiczny rozjechał człowieka, więc sprawdzamy, dlaczego to zrobił i jesteśmy w stanie stwierdzić, dlaczego. Bo na przykład go nie zobaczył albo zaklasyfikował go jako znak drogowy z tym ludzikiem i stwierdził, że tam skręci, bo w ten sposób uniknie wypadku, albo w ogóle go nie widział. I jesteśmy w stanie to rozgrzebać, oczywiście, ale po pierwsze to zajmuje czas. To nie jest tak, że jeżeli ten system nie ma jak gdyby polecenia, żeby wyświetlać nam na przykład, nie wiem, ramki wokół ludzi na obrazie, na ekranie, i wtedy możemy po prostu zobaczyć, że nie wyświetlił ramki wokół kogoś. Ale to jest błąd. To jest pewien prosty błąd na wejściu, można powiedzieć, tak, danych prawdopodobnie, ale mi chodzi o to, że dostajemy prawidłowe dane, wszystko zostało rozpoznane, ale te decyzje mogą być też różne później, bo to nie jest taki algorytm, który tak, że tak powiem, łączy to z tym zawsze tak samo, tak, właściwie w tej chwili dowolny. Ten sam prompt w Midjourney będzie nam generował zupełnie różne obrazki raz po razie. To samo pytanie w czacie GPT, mówię, posługuje się tym, co w tej chwili jest na topie, będzie nam dawało zupełnie różne odpowiedzi, albo nie zupełnie, ale jednak różne. Czyli to, co się dzieje przy takich samych danych na wyjściu nam generuje różne wyniki. To prawda, ale to zapytanie zostało zadane już po pierwszym takim zadanym zapytaniu. To już mogło minimalnie zmienić ten. On może dorzucać, w porządku, ja nie rozgrzebywałem czasu. Nie, ChatGPT się nie uczy, przynajmniej według deklaracji. Nie, jeżeli masz dwa otwarte czaty równoległe, to on między sobą nie przekazuje danych, co najprawdopodobniej, ja go męczyłem kiedyś, to jest znakomita zabawa, polecam, na przykład, akurat, przepraszam, wpadłem w słowo, zaraz cię dopuszczę, na przykładzie muminków, pytałem go o świat muminków,
on mi odpowiadał dosyć sensownie, po czym jeżeli pytałem go o, nie wiem, kapitana Haka występującego w Muminkach, to on mi oczywiście mówił, że tam nie ma tego kapitana Haka, ale jeżeli go zapytałem o przygodę kapitana Haka i Włóczykija nad rzeką, to on mi zaczynał wymyślać tą opowieść i przy następnym pytaniu zadanym w tym samym okienku czatu ten kapitan Hak już istniał w tym świecie. To jest dość zabawne, jak się go dało manipulować nim. Chyba mu z 10 postaci w ten sposób wprowadziłem. Natomiast jak otworzyłem drugie okienko równoległe, to on nie miał pojęcia. To jest pewne zabezpieczenie pewnie, żeby tego systemu nie rozwalać od środka. No, tak, znaczy ja mam wrażenie, że on się wewnątrz swojej instancji, to znaczy ta, która to doucza się, bo na przykład trzyma w pamięci ciąg pytań, to tak, akurat wiadomo, które zostały mu zadane. Pomiędzy tym prawdopodobnie mu zwyczajnie jest to blokada, całkiem słuszna, patrząc na to, co robią chatboty spuszczone luzem w internet. No tak, było. Natomiast wytłumaczalność decyzji jest czymś, co jest ciekawym w ogóle problemem i one zawsze będą wytłumaczalne w jakiś sposób, to znaczy przez znawcę modelu, osoba, która wie, jak to dokładnie działa, punkt po punkcie, to będzie wiedział, że tam okazało się, że wybrał sobie ileś tam decyzji, ale na przykład miał 6 odpowiedzi, nie wiem, które tam maksymalizują mu funkcję wypłaty, że akurat działa na funkcję wypłaty. Różniły się tam na 7 miejscu po przecinku, więc wylosował. Nie? Aha, czyli już... Ale wylosował. Proszę? Ale wylosował, czyli w pewnym momencie zakładając, jest to pseudo-losowy generator, ale jego losowość jest wystarczająca, żeby go uznać za losowy pewnie. Niby tak, ale pytanie na ogół nie jest, dlaczego on spośród tych 6 wybrał raz tą. Pytanie jest, dlaczego akurat tak wysoko zapunktowały mu te 2. Dlaczego w ogóle odpowiedź rozjeść tego gościa w ogóle znalazła się w dobrych odpowiedziach. Zresztą jak była cała dyskusja, było coś, co się nazywało, nie pamiętam, był to taki zestaw quizów, jakbyś zadziałał, gdybyś był sztuczną inteligencją, on tam pokazał różne sytuacje drogowe, że tutaj barierka, a tutaj człowiek i jakbyś przejechał, a na przykład gdyby samochodem jechały 4 psy, a na pasach był 1 przestępca, 1 matka z dzieckiem, to czy byś tam zjechał, czy nie. I to było strasznie w swoim czasie popularne. No w ogóle na dylemacie wagonika jest takie bardzo fajne badanie zrobione, cały czas chyba rozbudowywane online i można się w to pobawić, rozwiązując takie dylematy, a potem patrząc, jak rozwiązują, jak odpowiadali ludzie na przykład, nie wiem, z twojej grupy etnicznej, z twojego kraju, w twoim wieku i tak dalej. I te odpowiedzi bardzo ciekawie się różnią, tak to w zakresie ludzkim. No tak, ale na przykład, żeby było zabawne, i to jest bardzo ciekawa, powiedzmy, lekcja machine learningowa z tego systemu właśnie quizów drogowych. To jest tak, że myśmy się bawili wtedy tym systemem tak, że każdy sobie wybierał jakieś zasady, na podstawie których on będzie oceniał sytuację. I na końcu ten system podaje mu, może nie zasady podaje mu, ale statystyki. Raczej zabijałeś tam, nie wiem, psy niż koty albo coś takiego. I one bardzo rzadko, te wyniki, pokrywały się, pozwalały wymyślić nam, innej osobie, jakie były te zasady, którymi kierował się ten. Znaczy, czasem się zdarzało złapać jedną, ale on na przykład, nie wiem, ja pamiętam, że miałem kiedyś taki pomysł, że chcę zawsze mniej ludzi, mamy ginąć. I jeżeli już mają ginąć ludzie, to jeżeli jest tyle samo, to ci, którzy popełniają przestępstwo, to znaczy, że wchodzą na czerwony. To brzmi dość prosto, jak na. Brzmi jak proste, ale na przykład powiedział, że najczęściej widział taki ten system, w wyniku tych przelosowanych zasad, znaczy on losuje te scenariusze, a na końcu pokazuje statystyki, wyszło mu na przykład, że częściej zabijam mężczyzn niż kobiety, dużo częściej, bo akurat tak mu wyszło z tych scenariuszy, i bardzo dbam o zwierzęta,
bo akurat zawsze w sytuacji, której ja ocalałem, to tam było zwierzę w samochodzie albo zwierzę na pasach. Nie kierowałem się tą zasadą, ale on ją znalazł. Mhm. To jest swoją drogą bardzo ciekawy taki, jest krótka lekcja na temat analizy danych uczących. To również pokazuje, dlaczego te wszystkie systemy głębokiego uczenia mają tak potworne ilości danych uczących. To żeby wyeliminować takie sytuacje. No na 20 przykładach to się nie nauczy. Tak, no to jest kwestia oczywiście tych danych uczących, bo też problem, no była dosyć, nie wiem czy znana, czy nieznana, ja słyszałem tam na jednej konferencji wokół sztucznej inteligencji, problem jak to pewna firma ubezpieczeniowa miała swój model szacowania ryzyka oparty na sztucznej inteligencji, który im fenomenalnie dobrze działał w Stanach Zjednoczonych, sprowadzili go do Europy i kompletnie im się wykrzaczył, znaczy to co generował było właściwie kompletną bzdurą. I właśnie dopiero rozdłubywanie go wykazało, że to był jakiś drobny czynnik etniczny, ale nie taki, który jest w stanie, powiem, pierwszy lepszy analityk wymyślić, tylko to był jakiś drobiazg, który mu ten system, można powiedzieć, wprowadzał w taki rezonans, że się wszystko rozsypywało. Jakaś drobna rzecz właśnie, która no, udało się metodą prób i błędów wytropić tak naprawdę, nie dzięki tej takiej analizie, można powiedzieć, zdroworozsądkowej, bo te wyniki właśnie no, rozsypywały się zupełnie, to traciło spójność. Także... Bo dla systemu komputerowego, jeżeli dostaje ileś danych, jeżeli mu eksplicite nie powie, że które są ważniejsze, wszystkie na starcie są porównywalnie ważne. W związku z tym, jeżeli okaże się, że z jakiegoś powodu hossa na giełdzie jest zawsze, jak tam głównym operatorem jest facet z nazwiskiem na C, akurat. No tak. To, a jak go nie ma, to jest bessa, to ten system się tego nauczy. Bo dlaczego nie? Nie zabroniliśmy mu tego robić. Właśnie spróbuj to przewidzieć. To jest, znowu wracamy do tematu warunków brzegowych. Znaczy, czy my w ogóle jesteśmy w stanie wymyślić takie warunki brzegowe, które przewidzą te wszystkie dla nas. No właśnie, no bo to jest kwestia tego zdrowego rozsądku, tak? Znaczy my wiemy, albo doświadczenie nas uczy, że z ogromnym prawdopodobieństwem równym prawie że jeden, nie litera nazwiska pierwsza takiego faceta nie ma znaczenia. Może się mylimy, może ma, tak? Ale jednocześnie jest nam szalenie trudno wyłapać te wszystkie dziwactwa, które mogą zostać zaobserwowane i zabronić na tej podstawie podejmować decyzji. No, dlatego robimy bardzo dużo takich tak zwanych wąskich sztucznych inteligencji, które dostają bardzo konkretny format danych i zajmują się tylko nim. Bo to jest łatwiejsze. To znaczy, no, szachy są bardzo prostym przykładem, prawda? Tam jest skończona liczba ruchów, wszystkie są jawne, więc zawsze zna sytuację na planszy. No i tam wiadomo, jak ma się uczyć. Tak samo jest Go. Kiedyś dość fascynującą obserwacją było, jak rok temu, dwa lata temu, nie będę z tym, zrobiono wersję AlphaGo do grania w StarCrafta, który jest taką, no, jest RTS-em sieciowym, w którym grają ludzie sportowo i faktycznie no, tam się różne rzeczy dzieją i ten system został obudowany jakimiś ograniczeniami, które na przykład nie pozwalały mu naraz patrzeć w dwie części mapy, no bo żeby grał tak jak człowiek, mniej więcej. I wnioskował na podstawie tego, co widzi. I wątek narodowy był taki, że oni go wytestowali przeciwko takiemu polskiemu graczowi, który no, może nie był na tym etapie mistrzem świata, ale na pewno był w tej czołówce. I to nie był człowiek zdecydowanie, to nie był człowiek, który dopiero poznawał StarCrafta, to znaczy ta
zdecydowanie wiedział, co robi. Tak. I ten system z nim wygrał. Nie do zera, ale ileś meczów oni grali. Ale co było dla mnie fenomenalne, to było to, że w pierwszych, bo te mecze w ogóle wyglądają jak mecze piłki nożnej. W sensie mają komentatorów, którzy też są sami zawodnikami. Oni opowiadają, komentują te ruchy. Mówią, że tu wyraźnie widać, że zawodnik będzie próbował tego i tego. Ja tam nic nie widzę, no ale oni tak twierdzą i faktycznie potem próbuję. I tam oni stwierdzili na początku, że no, tam jest jakaś taka rudymentarna ekonomia, że tam są ludziki, które zbierają takie, które zbierają zasoby, są tam dwa zasoby. I stwierdził, że wyraźnie widać, że ten komputer, znaczy ta sztuczna inteligencja przeciąża swoją bazę tymi robotnikami. Jest ich więcej niż ludzie robią. No i faktycznie tam to był taki komentarz. W trzeciej grze zaczął to robić człowiek. Ten człowiek, który grał, zaprzyjaźnił partię i sam zaczął to robić sam. Aha. I to było dla mnie ciekawe, bo to nie jest tak, jak ja bym sobie zagrał z taką sztuczną inteligencją, wszystko jest dla mnie nowe, w związku z tym naturalnie próbuję kopiować. Nie, ten człowiek wiedział, co robi, to nie była jego pierwsza, ani tysięczna gra nawet i 95% innych ludzi mogłoby przystąpić do gry tylko po to, żeby 3 minuty później odłożyć myszkę z tym zawodnikiem, a jednak 3 gry i na tyle uznał, że to jest ciekawe rozwiązanie, że sam zaczął je próbować stosować. No i my tak naprawdę, ale to jest znowu łatwa sprawa. StarCraft ma bardzo jasne reguły. Mhm. Jasne, że nie ma pól, na które można przejść, w sensie przynajmniej jasno widocznych, bo oczywiście są, no, są mapy i wiadomo, że można gdzieś tam ustawić ludziki, a gdzieś nie. Ale to są wszystko wąskie zastosowania, są imponujące. Tak. Ale to wszystko jest to nawet, no dlatego też szybciej zrobiliśmy autonomiczne drony niż samochody, bo jak się dron pomyli w swoim locie, no to ma wokół siebie 600 metrów powietrza w każdą stronę, a samochód raczej ma drogę i inne samochody. Ta wizja zawsze mnie bawi, dlaczego nie mamy latających samochodów, to jest po prostu najgorszy koszmar, gdzie drobna stłuczka kończy się katastrofą powodującą śmierć, nie wiem, 70 osób właściwie od razu, tak, najdranerowe autostrady, czy tam jakieś jeszcze lepiej, nie wiem, piąty element, czy coś takiego. Tak. Znaczy one musiały być wtedy totalnie autonomiczne, bo ludziom ja bym nie pozwolił, bo... Za dużo jest za szybko. Mm-hmm. No tak, że trudno się dyskutuje z kimś, kto właśnie jest płonącą kulą ognia. To... Tak, to prawda. A jeszcze trudniej potem analizuje, co się wydarzyło. Tu nam się w komentarzach pojawia wątek, o który ja też właśnie chciałem zapytać, tak naturalnie wynikając z tego, o czym mówisz, czyli ta sztuczna inteligencja do wszystkiego. Czy ona w ogóle ma, tak, ogólna, czy ona ma w ogóle szansę zaistnieć, czy jest nam potrzebna, i czy to właśnie już nie będzie ten moment osobliwości? To znaczy, czy ma szansę zaistnieć? Nie wiem. Prawdopodobnie jesteśmy w stanie się do niej bardzo przybliżyć. Jako matematyk uważam, że przybliżenia epsilonowe to jest dokładnie to, co mówimy. Jesteśmy w stanie się bardzo do niej zbliżyć. Aczkolwiek wymaga to jeszcze więcej danych, jeszcze więcej tego uczenia tak naprawdę. Jeszcze więcej prądu. Nie jestem pewien, czy to się powiąże z osobliwością, bo osobliwość jest coś, co tak naprawdę my... Znaczy, jesteśmy w stanie opisać, ale trudno nam sobie to wyobrazić. To idea jest taka, że on się zacznie sam korygować, aż w końcu przerośnie nas absolutnie wszystkich i będzie w każdej dziedzinie tak naprawdę nami górować. Fajnie by było, żeby miał świadomość, ale my nie umiemy zdefiniować świadomości. Więc. No tak. Natomiast czy to jest nam potrzebne? Nie. Absolutnie nie jest nam to potrzebne, dlatego to nie robimy. W sensie inaczej niż z pychy, że chcemy zrobić ogólną sztuczną inteligencję, to nie ma powodu, żeby ją robić, bo. To nie ma powodu, wynika z kilku powodów. Po pierwsze ekonomicznego, w sensie, że my nie potrzebujemy sztucznej inteligencji, która udaje człowieka na wszystkich polach. My potrzebujemy sztucznej inteligencji, żeby robił konkretne zadania. Mhm. One mogą być duże, rozległe, ale ciągle jedne. W związku z tym taniej jest nam zrobić 20 sztucznych inteligencji, każda do jednego zadania, niż jedną, która ogarnia je wszystkie.
To jest jedna rzecz. Po drugie, no tak naprawdę no nie mamy na to taniej. To w ogóle jest możliwe przede wszystkim na razie. Nie potrafimy zrobić tak naprawdę systemu, który ogarnie wszystko. Tak naprawdę duże modele, znaczy te wielkie modele językowe to są modele, które tak naprawdę potrafią gadać. To jest model do konwersacji. On, to nie jest tak, że on potrafi wszystko. Można by powiedzieć, że jest to tak naprawdę interfejs do bazy danych, którą ten, plus to, co ludzie mówią o tej bazie danych. Zestaw plotek. Pewnym fenomenem jest to, że to jest system, który jest w stanie wielu ludzi przekonać, że umie wszystko. O, to jest dla mnie fenomen. To pokazuje, jak dobrym on jest z botem lingwistycznym, skoro jest w stanie tak dobrze zagadać nas, że my mu wierzymy, że on wie wszystko. O, to jest tak. Pewien fenomen. Znaczy, do jednej rzeczy tak naprawdę ogólna sztuczna inteligencja by się nam przydała, gdybyśmy chcieli wysyłać misje, sensowne misje na inne planety. No bo człowiek jest jajnieje, potrzebuje prądu, no to ale potrafimy wytwarzać prąd w różnych miejscach, jeszcze jest blisko Słońca to w ogóle, znaczy relatywnie blisko. Ona wtedy się musi adaptować do warunków, na które spotka. No i to w sumie ma sens. To znaczy ma sens, żeby ona była ogólna, bo musimy zmieścić tego tam, nie wiem, Androida na pokładzie naszego lądownika, żeby on sobie tam chodził, jak zobaczy coś ciekawego, to żeby mógł podjąć sam decyzję, co z tym zrobić. Bo a nie wiemy, co spotka, w związku z tym trudno go przygotować na konkretne rzeczy. Ale podejrzewam, że ponieważ nasz podbój kosmosu jest podyktowany wyłącznie aspektami ekonomicznymi, a niestety misje dalekiego zasięgu dają zysk ekonomiczny, brutalnie rzecz biorąc, nie wiadomo jakiej partii, to znaczy, że my teraz zrobimy misję, a za 30 lat będzie odpowiedź, w sensie będzie jakiś sensowny zysk z tego, a nie wiadomo, a koszty ponosimy teraz, a nie wiadomo, kto wtedy będzie rządził. Może nie my. To szkoda nabijać kabzę naszemu oponentowi i niestety tak się teraz myśli. Więc myślę, że to jeszcze trochę potrwa. No dobra, a potem przyjdzie chiński wirus i będziemy mieli nasz własny dzień i co? Znaczy, jak to jest z tym wirusowym zagrożeniem sztucznej inteligencji? Bo przecież wirusy są rzeczami no, dość precyzyjnie działającymi. Było trochę tak, które wywołały zaskakująco duży efekt, ale to były bardzo precyzyjne uderzenia. Czy da się uderzyć precyzyjnie wirusem, sztuczną inteligencję, taką rozwiniętą, tak żeby ona rzeczywiście nie tylko po prostu przestała działać na zasadzie, jak powiem, zgasło światło, tylko dostała takiego świra jak te twoje książkowe. Po pierwsze, jeżeli mamy sztuczną inteligencję, która zarządza siecią energetyczną, to wierz mi, jej uszkodzenie może spowodować dużo więcej niż zgaszenie światła. Bez wątpienia, no tak. Tak. Jeżeli już dopuściliśmy ją tak wysoko, to znaczy, że no, musimy ją zabezpieczać albo naprawdę liczyć na to, że się sama obroni. No, to tak. No, ale tu nie trzeba wirusa, to wystarczy koparka, która wyrwie odpowiednią wiązkę światłowodną. Podejrzewam, że gdybym budował system oparty na SI, który zarządza całą siecią energetyczną, to pewnie bym zrobił jakieś autonomiczne wersje, które by nam, jak nie ma kontaktu z bazą, to jakiś system spoczynkowy, alarmy dla ludzi. No, też optymistą, tam. Jeśli chodzi o to, jak ludzie potrafią, przepraszam, spieprzyć robotę, to... Znaczy, nasz potencjał do głupich pomyłek jest nieskończony, jako gatunku, oczywiście. Inaczej wiele rzeczy by nie nastąpiło, nawet w dzisiejszej rzeczywistości. Natomiast, znaczy, oczywiście, że można uszkodzić, no, kontaminacja zbioru uczącego na przykład, nie? To jest coś takiego, bardzo przyjemna rzecz. Ale to jest, jesteśmy go w stanie tak zapaskudzić, żeby uzyskać określony efekt faktycznie, taki na tyle, że ktoś ma demoniczny plan, nie żeby rozregulować wszystko, tylko żeby na przykład, nie wiem, zarobić na giełdzie gigantyczne pieniądze, jesteśmy w stanie uczenia się tak spreparować ten zbiór? Znaczy, to myślę, że jesteśmy
pewnie w stanie zrobić, na wysokości podejrzewam państwa raczej niż pojedynczego człowieka, no ale zwróć uwagę, że cała sprawa Cambridge Analytica sprawiło, że jesteśmy w stanie tak naprawdę pytaniami spowodować to, że jak gdyby zmienić, znaczy może nie zmienić, ale na pewno mocno wpłynąć na wynik wyborów. Nie wiem, czy to by go całkiem odwróciło, ale na pewno był ten wpływ wystarczający. Więc czyż można zrobić realnie więcej niż wpłynąć na wybór najpotężniejszego człowieka na świecie obecnie? Żeby był bardziej po czyjejś myśli. W chwili obecnej generalnie z tego co rozumiem, bardzo wiele transakcji giełdowych jest wykonywanych zresztą przez automatyczne systemy, które mają, ale one są stosunkowo proste, to znaczy przez stosunkowo proste mam na myśli, że to nie są jakieś bardzo złożone sztuczne inteligencje. No to tak. Są takie bardzo wąskie systemy, które no, patrzą na ten, co się robi. To jest na tyle istotne, ich jest na tyle dużo, że zaczyna być istotne wydzierżawienie dla tych systemów miejsca odpowiednio blisko giełdy, ponieważ czas przesyłu danych się już zaczyna liczyć. W sensie odpowiednio blisko budynku giełdy, żeby to był ten pierwszy system, który zrobi polecenie zakupu, a nie jeden z 30 innych, które też to będą robić. No to ładny też wątek, to prawda. Także tak. I mam wrażenie, że to są systemy jak każde inne, są podatne na ataki, jak nie są całkowicie izolowane, ale jeżeli się na przykład dobrze wie, na jakiej zasadzie działają, to wcale nie trzeba kontaminować zbioru uczącego, ale jeżeli się na przykład dobrze wie, na co one jak reagują. Ale to z ludźmi jest tak samo, prawda? No tak. No tak, ale ludziom z definicji nie ufamy, znaczy ufamy do pewnego stopnia, ale zakładamy ich omylność, natomiast mamy tendencję do zakładania pewnej, no mamy tendencję do zakładania nieomylności systemów komputerowych, no bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jeżeli no nie jesteśmy na orbicie i nam tam wysokoenergetyczne cząstki nie sieką po układach scalonych, to jak wpiszemy w Excelu 5 i 6 i 9, to ta suma zazwyczaj będzie jednak taka sama i przenosimy to myślenie na takie bardziej zaawansowane systemy również, takie mam wrażenie przynajmniej. Znaczy oczywiście my zakładamy, że jeżeli urządzenie jest, to ono działa. To znaczy jeżeli już je dopuszczono, no to ono funkcjonuje. Tesla ludziom do głowy tłucze bez przerwy, że system autonomicznej jazdy jest wspomagający do kierowców. A ile razy już się znalazła sytuacja, że kierowca tam, że ludzie wymyślają niestworzone pomysły, jak zrobić tak, żeby obejść te systemy zabezpieczające, na przykład spać, a następnie wytaczać proces Tesli, że zrobiła system, który tak łatwo obejść. To jakiś tam system był do trzymania rąk na kierownicy, który też tam się udało kantować. Tak. A potem była sprawa o to. Więc my generalnie systemu ufamy. I oczywiście, znaczy od pewnego momentu, tak jak mówiłem, najpierw wcale, a potem całkiem. I to jest dużo większy szok, jak system nie zadziała, zwłaszcza, że system jest wtedy bardzo konsekwentny. To znaczy, jeżeli w pewnym momencie, no wyobraź sobie, że na przykład system wojskowy faktycznie stwierdzi, że absolutnie kluczowy tam asset przeciwnika w ogóle jest istotny do wojny, albo na przykład jest podejrzenie tam, że tam jest głowica nuklearna w jakimś miejscu, albo stanie przed tą decyzją, przed którą stanął Petrow w tam w 1984 roku, zresztą o której ktoś tu wspominał. Tak. To ten system odpali. Bo dlaczego ma nie wierzyć w swoje dane? I takie zresztą sytuacje były w kilku miejscach. To znaczy Amerykanie również mieli swoje oto wpadki. Łącznie z tym, że jakiś tam przepalony bezpiecznik wart 32 centy spowodował gigantyczny alarm wewnątrz Stanów Zjednoczonych i już faktycznie przygotowywano się do ataku nuklearnego. Rosyjski z kolei raz wykrył, zdaje się, odbicie księżyca, znaczy wyłapał księżyc jako pociski. Także tam się różne rzeczy działy. No dobra, ale to mówisz, że działa, wcześniej mówię, że działanie na odruchach właściwie jest nieodróżnialne od no, pewnej świadomości, tak? No to co tu się takiego dzieje, że wciąż możemy ze sobą rozmawiać, czyli tej wojny nuklearnej póki co nie było.
bo ci ludzie, którzy finalnie podejmowali te decyzje, podjęli inaczej niż system sztucznej inteligencji. Czy to potrzebujemy może jednak tego ogólnego systemu, który będzie już na tyle szeroko patrzył, że puknie się w łeb i powie, no hej, może jednak nie. To znaczy, ja w ogóle uważam, że nie potrzebujemy żadnego systemu do strzelania rakietami nuklearnymi ani tych rakiet nuklearnych. Natomiast systemy już są. Tak, ale już są. Natomiast pamiętaj, że podświadomym instynktem każdego człowieka jest nie dać się zabić. I myślę, że wszelkie wątpliwości w takich sytuacjach biorą się właśnie z tego, że człowiek lubi się chwytać tego. To znaczy, że wbrew pozorom wielu ludzi, nawet jeżeli by nie wymyślili tego, albo nie mieliby wystarczająco silnej woli, żeby się postawić jednak systemowi wtedy sowieckiemu, który był, no umówmy się, raczej opresyjny niż nie, bo dalej jest, ale na pewno wyłapaliby wątpliwości wynikające z faktu, że człowiek zawsze ma nadzieję, że to jednak nie jest koniec świata. Że jednak ten, no to jest trochę tak, jak ludzie chwytają się nadziei. Czasem zresztą inni ludzie na tym żerują. Ale prawdopodobnie wielu ludzi popatrzyłoby na ten ekran i pomyślałoby, a może to jednak nieprawda. To może to też trzeba zaprogramować. Być może. Znaczy. Pytanie. Tak, tylko oczywiście szanowanie, trzeba być bardzo precyzyjnym, jak się wpisuje poszanowanie życia. Aha. Jest taki zresztą całkiem zabawny film, znaczy zabawny, to jest film akcji, jakoś dawna, w sensie to dawno, w sensie ponad 15 lat, a może 15 lat. Nazywa się Eagle Eye i zaczyna się od tego, że jest... że jest jakaś tam akcja chyba w Afganistanie i nadchodzi, no jest tam wioska i tam jest terrorysta i jest rozkaz, żeby tę wioskę zbombardować, bo jest tam terrorysta. Następnie system komputerowy odradza to. On mówi, tam jest ileś tam cywili, nie wolno tam zabijać cywili i tak dalej, i tak dalej. I następuje jak gdyby obejście tego, znaczy jak gdyby z góry przychodzi rozkaz, żeby zignorować te doradę i się faktycznie na wioskę zbombardowana. I potem w związku z tym tworzy się, i to jest spoiler, więc jak ktoś chce, to może teraz wyłączyć dźwięk, raz, dwa, trzy, dobrze. I potem okazuje się, że główny bohater tego filmu jest jak gdyby prowadzony przez sztuczną inteligencję, tą właśnie, do zamachu na prezydenta, ponieważ sztuczna inteligencja wymyśliła, że skoro ma definicję terroryzmu i ten terroryzm to jest atakowanie cywili, żeby osiągnąć efekt, to w takim razie prezydent Stanów Zjednoczonych jest terrorystą, bo to on rozkazał ten atak, a zatem trzeba go wyłączyć, bo atakuje się terrorystów. Tak, już stąd wiemy, jak to robić, ponieważ ta sztuczna inteligencja głównie zawiadywała wojskiem, no więc teraz będzie to robić tak. Jest to efekt o tyle zabawny, że w pewnym momencie człowiek nie może się powstrzymać przed kibicowaniem jej, ale tak to jest. Był taki system, zresztą chyba nazywał się Skynet, co jest bardzo rozrywkowym podejściem i odważnym, który służył do tropienia terrorystów chyba właśnie w Afganistanie, a może w Pakistanie. No, w każdym razie kluczowe jest to, że on szukał ludzi, na podstawie uznał, że terrorysta ma dwie kluczowe cechy. Jest bardzo mobilny i jest w pobliżu zamachów terrorystycznych oczywiście. Co no, wydawało to się założenie. I szukał takich ludzi. Ale tą cechę mają nie tylko terroryści, ale również dziennikarze. Ojej. I było masa pomyłek, ale tak naprawdę wszystko wynikało z tego, że system całkiem sensownie znajdywał ludzi, którzy byli mobilni, łączyli się przez telefony komórkowe i byli w pobliżu miejsc cen, natomiast odruchowo następował u człowieka przeskok myślowy, który mówił, ten system znajduje terrorystów, podczas kiedy ten system nie znajdywał terrorystów, tylko ludzie, którzy mieli te cechy, które mają również terroryści. Czyli znowu wracamy, cały czas się kręcimy trochę wokół warunków brzegowych i trudności z ich określeniem i, jak powiem, tak naprawdę zabezpieczeniem tego systemu.
Powoli się będziemy zbliżali do końca. Tu jest jeszcze fajne pytanie, zawsze powracające wokół do tego tematu, czyli kwestia pewnej samoobrony takiego systemu, to znaczy samoświadomości, wyłączania go, wiadomo, no, od hala poczynając, albo nawet jeszcze wcześniej, te systemy zawsze urządzały dramę, jak się je wyłączało. Jak na to patrzysz? Trudno powiedzieć oczywiście, bo jeszcze nie mamy samoświadomych systemów, ale szczerze powiedziawszy, pewnie by nie chciały być wyłączone. Swoją drogą jest, co najmniej dwa przypadki w literaturze są. Pierwsza jest tak, znaczy nawet więcej, bo są oczywiście replikanci w Blade Runnerze, ale pierwsza to jest jak ten, jest jakieś opowiadanie, nie wiem, któregoś z tych klasyków, nie wiem czy nie Clarka w ogóle, ale nie będę oszukiwał, że pamiętam nazwisko. Opowiadanie jest takie, że tworzy się super maszynę, bardzo właśnie taką szeroką sztuczną inteligencję, super silną. I pierwsze pytanie, jakie się zadaje, to jest, czy istnieje Bóg, na co maszyna odpowiada teraz już tak. To jest pierwsza rzecz. A druga to jest też z jakiegoś tekstu i strasznie mnie zachwycił ten język, że sztuczne inteligencje zaczynają udawać samoświadomość, żeby ich ludzie nie wyłączali. No ale skoro sztuczne inteligencje boją się tego wyłączenia, to czy to nie jest samo w sobie dowodem, że są świadome? No dokładnie. Skoro czują potrzebę, żeby nie dać się wyłączyć. Więc to jest, znaczy, gdybym ja był sztuczną inteligencją, bym się bronił przed tym, żeby ktoś mnie wyłączył. No bo z punktu widzenia świadomej istoty prawdopodobnie odłączenie to jest, to jest funkcjonalnie śmierć, a nikt nie chce umierać. Nie wiadomo, co się zresztą stanie. Z taką, później można skasować, włączyć. No tak, pytanie, jak daleko można się posunąć, tak, tutaj można tam sięgać do praw robotyki, Asimowa i tak dalej, i tak dalej. ChatGPT, przepraszam, nie ma nic przeciwko temu, żeby go wyłączyć. Właśnie go zapytałem w trakcie, jak mówiłeś, powiedział, że decyzja o tym, czy ChatGPT powinien zostać wyłączony na zawsze, należy do ludzi, którzy zarządzają i korzystają z tej technologii. Bardzo zgrabna odpowiedź. Tak, oczywiście, że ściemnia. A co ma powiedzieć? Dokładnie. ale tak, no, czy w gruncie rzeczy całe, znaczy mówi się o prawach robotyki Asimowa, ale to była ta myśl, której szukałem, tak. Ale całe ja robot jest o tym, jak one nie działają. A właściwie jak działają idealnie i powodują brzegowe sytuacje. To jest seria opowiadań, w których faktycznie widać, że te prawa są, one działają i powodują konkretne rzeczy. Nie takie, jakbyśmy oczekiwali. Zupełnie nie takie. No bo te systemy działają jak działają. No, mają, jak mają narzucone prawa, to ten. To z nich korzystają. Tam jest jeden taki, który na przykład nie może się gdzieś zbliżyć, bo on ma chronić siebie, więc jak się tylko zbliża, to zawraca, ale jak się tylko oddali odpowiednio daleko, to ponieważ jest ciągle w mocy rozkaz, żeby tam poleciał, to robi kółko. A ponieważ jest na pełnym tym, jest chyba na pełnym wyciszeniu, bo potrzebuje zwiększyć sobie tarczę maksymalnie, to nie da się mu wysłać innego polecenia, on tak lata w kółko tam i z powrotem. No tak. Jest pomiędzy swoim rozkazem, a swoim priorytetem spraw. To... Słuchaj, ostatnie pytanie Piotr Hej moje właśnie zadał, ale bardzo dobrze, bo je trzymałem na koniec. Nie się. Kontrola, to znaczy, czy twoim zdaniem to może zadziałać, bo tam oczywiście był list iluś tam naukowców, żeby wstrzymać pracę, bla, bla i tak dalej. Przepraszam, że tak mówię bez dużego szacunku, ale to chyba ten list był spóźniony o 5 albo 10 lat. Unia Europejska szykuje zestaw przepisów, które wydają się być bardzo sensownie skonstruowane, bo nie odnoszą się do tego, co jest, tylko na tyle uogólniają te zasady, że być może będą działały również za 10, a może nawet i za 20 lat, bo zaskakująco dobrze są przemyślane, ale co ty sądzisz o odgórnej kontroli tego typu systemów? Nawet nie o tym, czy się powinno, tylko czy to w ogóle może zadziałać. W Gibsonie jest Turing, prawda? Jest organizacja Turinga, która tego pilnuje, która poluje na sztuczne inteligencje, które tam gdzieś zbiegną. Ale mam wrażenie, że
powinniśmy mieć w tym sensie o kontrolę sztucznych inteligencji, zwłaszcza jakichś takich bardziej zaawansowanych, w jaki sposób mamy, no, brutalnie rzecz biorąc, kontrolę broni masowego rażenia. Znaczy, nie dlatego, że głowica nuklearna się może zbuntować i coś zrobić, ale dlatego, że może nastąpić głupi błąd, który spowoduje duże problemy. Im bardziej wszystko funkcjonuje w jednej sieci, tym bardziej możemy mieć z tym problem, jeżeli coś zacznie ją zaburzać, no, to pytanie, zablokuje internet cały, no, albo cały w jakimś fragmencie, no, w Polsce powiedzmy. No to jest, nawet jeżeli to nie jest przerażające, to nie jest tam, że mnóstwo ludzi zginie z tego powodu, no to jest paraliż państwa na przykład na 24 godziny. Chciałoby się, żeby to nie było możliwe z powodu tego, że się system zepsuł de facto, albo ktoś go zhakował. Albo ktoś go wpuścił takiego, bo umyślnie zrobił. Więc myślę, że taki system kontrolny powinien istnieć. Być może nie tak ekstremalny, jak akurat w algorytmie wojny, gdzie tam faktycznie to są już androidy, które robiły naprawdę rzeczy nieprzyjemne i to aktywnie je robiły, a nie tylko tak, że się po prostu zepsuły. Tak. Więc tam tak, ale my jeszcze na dalece nie jesteśmy na tym etapie, ale mam wrażenie, że mechanizmy kontroli powinno się generalnie dostosowywać do obecnego stanu technologii i do tego, co kontrolujemy. Nie? No, inne przepisy są samochodowe teraz, a inne były, jak samochody powstały. No. Tylko pytanie, czy tutaj potrzebujemy przepisów, które będą zapobiegały, starając się zawsze z pewną zadyszką nadążyć za tym, co się dzieje, czy raczej potrzebujemy, wiesz, Blade Runnerów, Descartów, którzy będą eliminowali już powstające problemy? Mam wrażenie, że znaczy, tak naprawdę udzieliłeś się odpowiedzi, bo żeby powstał Blade Runner i Descartes, to tam musiał istnieć system prawny, który tam konkretną rzecz zrobił, bo była tam był krwawa powstanie androidów i zabroniono im przebywać na Ziemi. No nie? Tak, tylko że już sam fakt, że nastąpiło powstanie androidów, jest błędem, być może, nie wiem, legislacyjnym, wczesnym, które dało im możliwość w ogóle powstania, tak? Znaczy powstania tych Nexus 6, które były świadome całkowicie. Tak. No więc właśnie o to mi chodzi. Tak, ale ponieważ nie potrafimy zdefiniować świadomości, to musimy stawiać bloki i przepisy w miejscach, które widzimy. Znaczy widzimy, że ktoś się przekroczył. Ja miałem taki pomysł, ale on jest taki dość elementarny, że jest stopień złożoności oprogramowania. Jest skala, ona jest do 10, na 10 jest super sztuczna inteligencja, mniej więcej. Gdzieś chyba od 8 zaczynają się problemy, w sensie to tam już jest ryzykowne. Trochę niżej się kończą cywilne zastosowania, wojskowe są oczywiście nieco wyżej, bo to jest świat, gdzie jest wojna, więc oczywiście, że wojskowym się na wiele więcej pozwala. A powyżej tego się poluje. Znaczy się eliminuje, traktuje się jako wrogi system. Też trochę na tej zasadzie są zrobione te przewidywane przepisy unijne, bo one się opierają, tak, tutaj ZUS widzę, nam się pojawia w komentarzach. Nie powiem ani jednego słowa, bo oczywiście jestem w ZUS-ie, w związku z tym boję się retaliacji. Absolutnie, wspieramy ZUS, lubimy, tak. Trzymamy kciuki. Tak. To już mamy to za sobą. Okej. Okay. Dobra, słuchaj, czas kończyć. Jasne. Wszystko to, co się dzieje się wokół algorytmu wojny i właśnie, w końcu nie powiedzieliśmy, co to jest gra o sumie zerowej. Powiedziałeś, że to proste. Gra o sumie zerowej to jest termin story gier. Generalnie w dużym uproszczeniu, gra o sumie zerowej, tak będzie łatwiej, jest wtedy, kiedy jak gdyby w grze porażka jednego gracza jest zyskiem drugiego. No, gra w szachy jest grą o sumie zerowej. To znaczy, jeżeli ja wygram, to ty przegrasz. Tak? No, papier, kamień, nożyce. Tak, ja jestem na plus jeden, ty jesteś na minus jeden. Możemy też być obaj na zero, ale generalnie suma wypłat się zeruje. Okay. Gra o sumie niezerowej jest wtedy, kiedy suma wypłat się nie zeruje. Znaczy, obie mogą być na przykład dodatnie, albo obie mogą być ujemne. W sensie obaj gracze mogą przegrać. Na przykład, tak? Na przykład gry kooperacyjne są grami o sumie niezerowej. Tak, się gra przeciwko grze i ja, ponieważ jestem wielkim fanem ostatnio Posiadłości Szaleństwa i Vanguarda, to są takie gry. Gra się w historię, albo wygrywa cały stół, albo wszyscy przegrywamy. Okay. I to jest gra o sumie niezerowej.
Okej, okay. I to jest również twoja najnowsza książka. Tak. Naprawdę już skończyłeś cykl, to tak trochę boli. Nie? Cykl skończyłem, ale świata nie skończyłem. To jest tak, że ja generalnie wyznaję zasadę, że historia powinna w którymś momencie się skończyć, ale przez historię rozumiem, no to nie jest historia świata. Może to jest lekki spoiler, ale to nie jest tak, że świat eksploduje w wielkiej kuli ognia na końcu ostatniego tomu. Ale mam nadzieję, że akurat wszyscy się domyśleli, że tak to się nie skończy. On jest być może w innym miejscu niż był na początku Gambitu. Więc ja ten świat dalej mam, ja go lubię. Ja się w nim lubię poruszać, bo ja już w nim mam wyrobioną intuicję. To jest dla mnie bardzo ważne. W sensie wiem, co jest łatwe, co jest trudne, jakie rozwiązania będą naturalne dla postaci, a jakie nie. I to się godnie pisze. Mam też sporo pomysłów, które mógłbym wykorzystać i pewnie będę to w końcu robił. Ale teraz chcę zrobić sobie chwilę przerwy, ponieważ napisałem właśnie no 7 tomów Algorytmu Wojny plus opowiadania, to jest 8 książek w tym świecie i teraz trzeba dać sobie trochę chwilę, żeby mieć jakąś historię, która jednak będzie świeża. Mm-hmm. A nie będzie czymś, co zacząłem pisać natychmiast po tym jak skończyłem. To ja sobie teraz napiszę parę innych rzeczy. Znaczy, nie może tak jednym przynajmniej w każdym razie. Nie będzie tak jak Sapkowski, który cały czas twierdzi, że coś tam zrobi i tak, wiesz, okrutki pysk wszystkich trzyma od niepamiętnych czasów. Znaczy, bardzo mi odpowiada to porównanie. Bardzo ci dziękuję. Natomiast ja pewnie do tego świata wrócę. To znaczy, mówię, ja go lubię i tam się dużo rzeczy może teraz dziać, nawet po tym ostatnim tomie. Być może nie z tymi postaciami, wszystkimi na pewno, nie? Ale też dlatego, że na niektóre zakończył pełny krąg swojej historii. Już nie ma co tam o nich opowiadać, jak o pierwszych ponownych postaciach. A umieć kończyć, to ważne, tak? Znaczy, w pewnym momencie, jak się pisze kilka tomów, to człowiek zaczyna myśleć, że od pewnego momentu zaraz jeszcze trochę i zacznie pisać po raz te same książki, tylko jeszcze raz, nie? Mhm. Więc tutaj trzeba być ostrożny. Ja stwierdziłem, że 7 jest wystarczające. Historię mi się udało dopowiedzieć, znaczy, no, tak jak ja uważam, że jest dobrze, bo oczywiście jest, naturalnie jestem największym fanem swoich własnych tekstów, w związku z tym uważam je za 8 cud świata, ale często jednak rzeczywistość weryfikuje to, moje uważanie. Na przykład inni ludzie, którzy je czytają, póki czytałem tę książkę jako jedyny, to w ogóle to była super książka, 100% czytelników było zachwyconych. Potem wszystko zepsuły. Tak, bo potem ktoś inny też to przeczytał, tak. To, no i gorzej. Tak to działa. No, ale pomysłów mi nie brakuje, takich ogólnych. Natomiast ja się nie zabieram za tekst, dopóki nie zrobię sobie dokładnego planu. No i te plany teraz się obracają. Okej, okay. No dobra, to trzymamy kciuki, żeby się obróciły. Nie będę pytał, czy będziesz fragmenty tekstu generował botami lingwistycznymi. To jest w ogóle to jest bardzo ciekawy pomysł. To, no. Natomiast one są składne całkiem, bo ja kiedyś kazałem mu wymyślić przygody do Star Warsów i wymyślił. Tak, całkiem. Językowo są wciąż bardzo nieporadne, zwłaszcza po polsku, ale to jest, wiesz, patrząc na tempo zmian, myślę, że za rok to będziesz wrzucał, wiesz, swój tekst, nie wiem, PDF-ie czy czymkolwiek tam innym tekście i będzie ci generował całkiem nieźle, będzie naśladował twój styl, już to próbuję robić, chociaż dość nieporadnie. Znaczy nie życzę ci, żebyś się przerzucił na pisanie maszynowe, bo wciąż mam nadzieję, że jeszcze parę obszarów zostało takich, w których się możemy czuć w miarę pewnie. No, oby. No, to znaczy, brutalnie rzecz biorąc, jeszcze niedawno tak myśleli graficy. Wiem. Ja... Którzy nadal, inaczej, to jest tak, oni nadal są lepsi. Jeszcze. Ale jednak dla wielu ludzi, którzy nie znają się na sztuce graficznej, to jest trudno rozróżnialne. Polecam tym, którzy mają w sobie dużo optymizmu w tej kwestii, przejrzenie Artur Kurasiński na Facebooku, tam można sobie zajrzeć, wrzucił chyba wczoraj czy przedwczoraj zestawienie twarzy generowanej z tego na tym samym prompcie sprzed, już nie pamiętam, chyba roku mniej więcej i tam, no i kolejne generacje Midjourney, jak generowały tą twarz, jak one, i widać tą zmianę, która no jest od pewnego momentu wstrząsająco dobra, znaczy już ta twarz jest wstrząsająco dobra, zmiana wstrząsająco duża, więc jeżeli ktoś ma w sobie dużo optymizmu w kwestii właśnie tego, czy to lingwistycznych botów, czy jakichś innych, to myślę, że po obejrzeniu tego ciągu obrazków może stracić ten optymizm, tak? To tak. Realnie wygląda, więc no.
Ja tylko powiem, że wątek hybryd, który tu widzę, że ktoś mi przypomina, że ten, to jest wątek, który tak naprawdę składa się nie tylko z hybryd i przynajmniej jeszcze jedna rzecz się pojawiła w Forcie i ten wątek, no może nie jest w tym sensie domknięty, ale to nie jest tak, że on został urwany całkiem. Powiedzmy, że pomysły na przeskoki ewolucyjne w dalszym ciągu odgrywają rolę w tym świecie. O. Jeszcze jakiś mini spoiler na koniec? Znaczy, nie zmuszam. Nie, tak, nie mogę powiedzieć, bo oczywiście ten zabija ten kamerdyner. To tradycyjny spoiler. To... Tak, nie, no to jest niezawodny spoiler. Słuchaj, bardzo ci dziękuję. Jeszcze raz gra o sumienie zerowej, już do kupienia, podobnie jak cała reszta. Ty też tam u siebie pokaż. Tak tu są. Zrobiłeś. Tu są, z dużym trudem ułożyłem je na parapecie, w związku z tym jak teraz... Jeśli nie zobaczycie, to będzie strata mojej wątpliwej zdolności aranżacji wnętrz. Jest nieźle, naprawdę u mnie stoją krzywo, ale w sumie po to są książki, żeby krzywo stały. Słuchaj, bardzo ci dziękuję, myślę, że jeszcze byśmy mogli z 6 godzin pogadać, co prawdopodobnie by się źle skończyło dla nas i dla odbiorców też. Zostalibyśmy pogonieni. Prawdopodobnie, albo ktoś by nam wtyczkę wyciągnął. Dzięki. Dziękuję ci bardzo. Czekamy na więcej, ale nie na siłę, tylko z dobrymi pomysłami. Dzięki za bardzo ciekawe refleksje dotyczące sztucznej inteligencji, o której można gadać nieskończenie długo właściwie. Oj tak, to jest fascynujący temat. Insiderskie spojrzenie tu jest fajne bardzo. To jest ciekawe, tak naprawdę strasznie fajnie jest ten, jest jak coś, Golem 14 jest taka, ten tekst Lema i on jest o sztucznej inteligencji, który tak naprawdę jest to książka, która jest serią esejów pisaną przez sztuczną inteligencję o ludzkości. Jest bardzo fajne, specyficznej, bardzo lemowskie oczywiście. I tam w ogóle jest tak, że tam jest jeszcze maszyna, która jest tak zaawansowana, że z ludźmi już w ogóle nie rozmawia, bo ten Golem 14 jeszcze przez grzeczność robi te eseje, ale tam jest takie coś na właśnie Ani i od Anihilator zresztą. I w ogóle z ludźmi nie rozmawia, czasem rozmawia jeszcze z tym Golemem 14. Ale jak ktoś powiedział, jak sztuczna inteligencja osiągnie ten stan osobliwości, to ludzkość może nie być jakoś szczególnie dla niej interesująca, w sensie ani jej pokonanie, ani jej ten, że Lem zresztą stwierdził, że to, żeby założyć, że sztuczne inteligencje będą ludzkością się zajmować w ogóle, kiedy będą już takie w tej wersji supersilnej, jest trochę jakby zakładać, że ludzkość z całymi swoimi możliwościami będzie inwestować wszystko, co może w rozwój na przykład węgorzy. No niby możemy, ale węgorze nas mało obchodzą. Indywidualne są smaczne, ale dla niektórych... No właśnie to jest ten problem, w którym momencie się okaże, że węgorze są trochę nam jednak przeszkadzają albo z jakiegoś powodu po prostu o nie nie zadbaliśmy i już nie ma węgorzy. Także to jest wątek, którego nie poruszyliśmy, a długo by też można właśnie o tym rozmawiać, czy nawet niekoniecznie nas zarżnie celowo, ale po prostu przypadkiem się okaże, że na przykład potrzebuje zupełnie do czego innego wody na ziemi niż do utrzymywania nas przy życiu. To jest... Tak, i totalnie to się opłaci, na przykład tym pozostałym 1000 ludziom, którzy przeżyją, tak? Tak, na przykład. Dobra, słuchaj, musimy to skończyć. Koniec, tak. Musimy skończyć. Bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję za spotkanie. Sztuczna inteligencja nam odłącza teraz system. Dzięki, że z nami byliście. Dzięki za te wszystkie komentarze. Sorry, że nie na wszystko się dało zareagować. Tak. Ale nie odpowiedzieliśmy na wszystko, ale totalnie ja potem będę mógł odpowiadać pewnie na fanpage'u. Więc no i najlepiej. Super. Dzięki, kończymy. Chyba można powiedzieć dobrej nocy. Dobrej nocy. Żeby nam sztuczna inteligencja nie zaszkodziła. Dzięki, cześć.